Cześć ziomeczki, to ja wasz Wojtas. Kolejny film o tym, jak nie robić czegoś. Nawet tu specjalnie mam broń, proszę ja was. I po prostu jak ktoś będzie robił tak jak nie trzeba, tak jak nie wolno, to po prostu będzie strzał. Będzie po prostu, będzie strzelanko. Naprawdę, to jest broń, naładowany. O kurde, rozwalają mi się naboje. No, broń jest naładowana, także wiecie, to, że się rozwala, to jeszcze nie znaczy nic. Tutaj wszystko działa, generalnie spust działa. Nie chcę tak, bo sobie strzelę w nogę, nie? Także spust działa i teraz przystąpcie do uważnego słuchania. Ja tutaj odkładam sobie tutaj na stoliku. Dobra, jak nie trzymać gitary? Bo tutaj mówiliśmy, jak trzymać gitarę, jak pajacować, jak się wgłupiać i tak dalej. Najważniejsze jest to takie, ja powiem, takie skrajne w ogóle. Skrajne ustawienia. To wiecie, pistolet czeka, jak ktoś będzie źle grał. Skrajne takie ustawienia gitary, które po prostu są debilskie, znaczy debilskie, po prostu nie powinno w ogóle następować. Także poprawiam sobie fryzurę. Dobra, wiadomo, o takich, że tak się nie trzyma gitary, a nie tak się nie trzyma, chyba że ktoś jest leworęczny, a to i tak nie trzyma, prawda, tak. Nie trzymamy tak, to jest chyba oczywiste, nie? Że nie trzymamy w takie różne dziwne. Nie trzymamy też w ten sposób, to jest oczywiste, ani tak, chyba że się nudzimy i sobie tutaj naparzamy, no nie. Ale czekajcie, zasłał mi w gardle, muszę się napić. To jest zupa pomidorowa, ale z metalu. Aż mi świeżbi ten pistolet, kruca. Aż mi świeżbi po prostu, żeby strzelać. Dobra, ale teraz tak na poważnie. Są ludzie, którzy jak zaczynają grać, i to oczywiście ja tutaj nikogo nie chcę obrażać ani krytykować. No, jak zaczynamy grać, jak ja zaczynałem grać, to odruchowo pojawiają się pewne ułożenia gitary, pewne jakieś takie sytuacje, które powodują, że no my nie wiedząc nawet, że źle robimy, to po prostu to robimy, bo chcemy sobie jakoś ułatwić granie, no nie? Pierwszą z tych rzeczy, z tych ustawień, to jest na przykład taka, że część osób tak ustawia gitarę. Kładzie ją, żeby lepiej widzieć. Widzicie, ta gitara leży. Oczywiście jak ktoś już umie grać i jest w tym dobry, to takie granie jak najbardziej sobie może robić. Może sobie trzymać tak. Tak sobie trzymać, ale my mówimy o takich rzeczach, które, prawda, na początku robimy, a właściwie na początku nie powinniśmy robić w ogóle. Jak poprawnie. Ktoś mi nawet tutaj wysyła jakieś SMS-y. Czekajcie, tylko sobie sprawdzę. To jest magnes? Dobra. Czyli te niepoprawne trzymania, właśnie ułożenie gitary w ten sposób. Niektórzy też na przykład robią tak, że się wieszają. O, popatrzcie, na przykład, że się wieszają na gitarze, głowę kładą. Widzicie, kładą głowę tu, gitara leci, o, jak popatrzymy teraz z tego, o, gitara jest tak i sobie zaglądają, no nie? To jest absolutnie nieprawidłowe, pistolet świeżbi. Są też osoby, czekajcie, bo tutaj taburet się ściągnął. Są też osoby, które, znaczy, dobra, nie osoby. Są też postawy, gdzie na przykład gitarę tak trzymają. Na początku może nawet wydawać się to w miarę, no, bo mi gitara normalnie, załóżmy, wydaje się, że gitara ucieka gdzieś, nie? Że ona spada. I na przykład miałem też taką osobę, co gitarę trzymała tak. I generalnie on jakby tak. Po prostu absolutnie tak nie może być. Tutaj ta ręka jest kontrrozwarty, w ogóle tutaj generalnie jest jakaś tam masakra się dzieje, no nie? Więc tak, w taki sposób na pewno nie trzymamy gitary. Mówimy o trzymaniu gitary na siedząco. Tego nie robimy. Właśnie, czyli tak, jeszcze raz.
przechylanie gitary za bardzo do przodu, przechylanie gitary za bardzo do siebie, trzymanie jakieś takie w ten sposób, jak również trzymanie w dół. To w ten sposób nie robimy, ani na kolanach nie kładziemy, żeby sobie grać, nie? O tym, jak się powinno trzymać, jest inny filmik, a tutaj wiecie, tutaj jest pukawka nawet już tutaj. No, nawet tutaj już aż się prosi. Także dobra, papatki i uważajcie na to, co robicie.